matka oślepłem! Ciocio! Co się stało? Dlaczego twoja matka się kąpie w naszej łazience? Bo mają remont. A ty nie mogłeś zapukać? Przecież słyszysz, że woda leci. To ona nie wie, że się drzwi zamyka? Dla dobra ludzkości! Tato, dlaczego oślepłeś? Bo tata widział babcię na golasa. Nie przypominaj mi tego, Janetka! Zero kultury, Staszek. A temu co? Radzę się przyzwyczajać, bo za tydzień przylatuje Aśka. Joanna to co innego! Staszek, naprawdę, to jest moja siostra. Irenka, ja po prostu mówię, że z dwojga złego wolałbym widzieć twoją siostrę niż matkę. A ja ją znam? Była u ciebie na chrzcinach, więc teoretycznie tak, ale mieszka w Stanach od 15 lat i rzadko nas odwiedza. Teraz będzie z nami przez całe wakacje, to się zdążysz nacieszyć. Super! A dlaczego ciocia przylatuje tu, a my nie możemy lecieć tam? Bo ciocia tęskni za krajem. I zarabia w dolarach, a nie jak wasz ojciec w złotówkach. Mamo! A co ty gorsza jesteś niż Asia? Na ciebie też za oceanem czekał Stanley, a nie Staszek. Puh. A ja jak bym miał na imię? Brian. A ty? Janet. Dziwnie. No ja słyszałem, że w tej Ameryce każdy Stanley oddaje swoją teściową do domu starców, jak tylko 60 stuknie. My się może do Ameryki nie przeprowadzimy, ale w każdej chwili Ameryka może przyjść do nas. Okej? Okej.